Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu, jak widzicie, będzie brytyjski myśliwiec Hawker Hurricane w wersji Mark 2C. Używany przez pilotów brytyjskich, alianckich, jak i również sajuzników te samoloty były również wysyłane wraz z pomocą Landlies do Związku Sowieckiego. A sam model został wyprodukowany przez rosyjską firmę Zvezda. Proszę nie rozmawiać na temat polityki. Tutaj jesteśmy modelarzami i rozmawiamy o modelach, a modele tej firmy są dostępne we wszystkich sklepach modelarskich. I nie patrzymy w tym momencie na ten czas, jaki w tej chwili trwa na wschodnich granicach naszych. Dystrybutor polski stosuje również specjalną etykietę Stop WAR, i tutaj skupmy się na zawartości pudełka. Chciałem też przywitać swoich subskrybentów, jak i również nadchodzących subskrybentów, tych, którzy podglądają mój kanał. Liczę na lajki z waszej strony. Mam nadzieję, że mój kanał wam się podoba, więc zachęcam was też do subskrypcji, komentowania i lajkowania moich filmów. Nakarmymy trochę algorytm YouTube'a. I teraz tak prezentuje się z zewnątrz pudełko. Tak prezentuje się z tyłu. Mamy po prostu sklejony model Hurricane'a, i ten model polecam w szczególności wszystkim modelarzom, którzy zaczynają przygodę z samolotami, ze sklejaniem. No i tutaj bardzo duży plus z mojej strony: uwaga, tu jest pilocik, a pilocik w, sam w zestawie samolotu to jest. Bardzo ważna rzecz. Co mamy jeszcze tutaj na pudełku? E, mamy zaprezentowane modele, jakie produkuje Zvezda. Mamy Messerschmitta Pustynnego, ale nie tylko. Mamy również oczywiście Focke-Wulf'a. E, o tu jest widzę błąd, bo jest Focke-Wulf 109 napisane, a powinno być 190A4. E, pewnie ktoś skopiował e, po prostu e, z poprzednich opisów. Mamy również Jaka 3. Tutaj Zvezda z boku zamieściła na tym pudełku po prostu informacje, jak i również podała nazwy farb. I uwaga, Zvezda produkuje też farby akrylowe, ale nie mam zielonego pojęcia, jakie to są farby. W życiu ich nie miałem w ręku, nawet nie widziałem ani jednego zestawu. A teraz moi mili, zaglądamy do pudełka czy coś jeszcze z w pudełku nie ma. A w międzyczasie zmienię również scenografię. I tak te trzy rzeczy znajdujemy, posłuchajcie, w pudełku. Co tu mamy? Torebkę strunową. Bardzo dużo fajnie wielorazowego użytku. Teraz odsunę sobie te elementy. I tutaj mamy, proszę bardzo, oszklenie, jak i również elementy przezroczyste. Do samego modelu. Na końcówkach skrzydeł mamy tutaj oczywiście oszklenie do lampek. Tak prezentuje się kabina, oszklenie kabiny. W jednym kawałku nie ma możliwości bez rozcięcia zrobienia kabiny otwartej, więc tutaj po prostu już zamykamy pilota. Jest tuż po lądowaniu, raczej tuż przed startem, ewentualnie w locie. Tak prezentuje się ramka z przezroczystego plastiku. Powiem Wam, że nie za bardzo wiem, co to są za elementy. Sprawdzimy sobie po prostu w instrukcji. Tu mamy zestaw kalkomanii i powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o kalkomanie od zvezdy, to ja już Wam zalecam zastosowanie płynów zmiękczających. Ponieważ są one dość twardymi kalkami. Nie są grube, ale są twarde. Więc jeżeli nie zmiękczymy tych kalkomani płynem do y, zmiękczania kalek, no najlepiej użyć jest płyn pod i na kalki. Na przykład y, płyny y, od Amobi Mik Jimenez. Który prezentowałem już unboxing, chyba poradnik. A jak nie, to postaram się nakręcić. I tutaj, jeżeli jest, to znajdziecie go w prawym górnym rogu. I tutaj mamy właśnie elementy, znaczy kalkomanie do wersji brytyjskiej. Ja bym się skupił tylko na tej wersji, razem tutaj z nazwą własną samolotu, jak i również opisy techniczne. Teraz, o co nam tu jeszcze? Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Popatrzmy. Prezentowałem wam Hawker Hurricane y 2C od firmy Arma Hobby, również właśnie w skali 1,72. No, są one wykonane, the best of. Naprawdę to jest najwyższa półka w tej chwili, jeżeli chodzi o samo modele samolotów 7200, czy też nawet w 4,800. W tej chwili coraz więcej się pojawia. Hawker Hurricane pojawił się. I tu mamy malowania właśnie tych samolotów. Super, Bayer jest to zrobione, bo popatrzcie, mamy lewą stronę, mamy prawą stronę, czyli jak te linie przechodzą na drugą stronę. Od góry również mamy plamy pokazane i oczywiście też spód. Znajdziecie również link, nie link, tylko w okienku po lewej stronie będą, posłuchajcie również. Link to dokładnie odnośnik do filmu o farbach do modeli samolotów raf -u. No i tu mamy ten najczęściej powtarzany, nawet jak zobaczyliście, pokazywałem ostatnio unboxing Hawker Hurricane'a MK2C od firmy Italeri. Naprawdę bardzo ładny model. Też również dla, bym powiedział tutaj, wczesno, za tak już mających kilka modeli, tak, za sobą, modelarze, ale nadal początkujących, powiem Wam, jest naprawdę bardzo fajny model. I tu mamy w no, jako taki nocny myśliwiec pomalowany takim z bardzo specyficzną czarną farbą właśnie Hurricane ciężki powiem wam, to jest bardzo ciężkie malowanie jeżeli chcemy pokazać detal na modelu więc tu trzeba sobie zastosować odpowiednie techniki modelarskie i na przykład dawać taki dziwny kolor szarego sobie trzeba dobrać żeby uwypuklić linię podziału na skrzydłach na kadłubie ale on nie może być też jasno szary, żeby po prostu na nie wyszła taka kratka. No bo pomalujemy czarnym kolorem, no to niestety w tym momencie będziemy mieli taką czarną plamę samolot. Z drugiej strony sowieckie malowanie, czyli takie same jak w rafie, te samoloty przychodziły chyba coś od spodu, bo nie te same kolory, po prostu zostały przemalowane jedynie, ewentualnie naniesione. E, sowieckich Sił Powietrznych e, oznaczenia, czyli e, Czerwone Gwiazdy. A tu mamy, popatrzmy, bardzo fajną, to, w takim odpowiednim formacie, instrukcję. I tu mamy od razu, proszę bardzo, dwie wersje: nam producent pokazuje. Zobaczmy. E, z podwoziem otwartym, bez pilota, z podwoziem zamkniętym, z pilotem. Ja bym od razu jeden i drugi robił e, z pilotem. Tu mamy poszczególne etapy, jak i również w jakiej kolejności po prostu sklejać te modele. Te modele, pamiętajcie, są takimi modelami łatwo składanymi, ale nie to, że mają ograniczone elementy czy też detale. One są naprawdę bardzo fajne. Kolejne etapy sklejania. Tutaj widzimy, że kabina jest na dolnym płacie, na skrzydłach w ogóle. I posłuchajcie, pilocik składa się aż z czterech części. Czyli mamy nogi z tyłkiem, kadłub z głową, nie stracił głowy i dwie łapki, lewa i prawa. I powiem wam naprawdę i to jeszcze jest tak fajnie składane, zobaczcie, że tutaj mamy część tułowia od razu z rękoma. Bardzo fajny patent. One naprawdę ze sobą rewelacyjnie pasują. No i tutaj już taki finalny etap, tak decydujemy się albo na podwozie otwarte, albo na zamknięte. No i tutaj mamy instrukcję, w których miejscach mamy te techniczne kalkomanie umieścić na Hurricane. A teraz a tutaj jest taka ulotka jeszcze informacyjna. A teraz patrzymy co znajdziemy w środku, i już widzę, że ten model jest naprawdę bardzo ładny. I przede wszystkim modele z wesley są w bardzo przystępnej cenie, co wiele osób szokuje. I teraz powiem Wam, zastanawiam się, która ramka to jest A. O, tutaj jest. Proszę bardzo. Tak prezentuje się ramka A i proszę zobaczcie sobie kadłub i linię podziału na kadłubie, jak i również odwzorowanie detalu. Myślę, że będziecie usatysfakcjonowani tym detalem. I proszę bardzo, tu mamy dwóch pilotów. O, widzicie, ten pilot jest, ma ręce właśnie składane do kadłuba. A tu mamy pilota, który ma kadłub. Ja myślę, że wiecie na czym polega ta różnica: że jeden jest pilotem Rafu, a drugi jest pilotem radzieckim. Proszę zobaczyć. Tak wygląda korpus jednego pilota, i to wydaje mi się, że jest właśnie pilot radziecki. A tu mamy kadłub, część pilota. Drugiego zestawu już w goglach, na oczach, i to jest, zdaje się, pilot brytyjczyk. O, warto na to zwrócić uwagę, się dobrze przyjrzeć podczas składania. E, tylne koło jest już na stałe przymocowane, ale jest naprawdę bardzo ładnie wy, wyprofilowane. Jest to mato ręce i nogi. Tu mamy wloty powietrza do chłodnicy, chłodnice część lotka do skrzydła. No jeżeli chodzi, posłuchajcie o wydech, no to jeżeli ktoś jest już takim hardkorowcem ostrym, no to będzie wymieniał go na żywiczne. Tu mamy, proszę zwrócić uwagę, tak prezentuje się koło razem z osłoną do wersji chowanej. Tu podwozie chowamy. Tu jest drążek sterowy, razem tak jak było to właśnie w Hurricane'ach, część gaśnicy. Tu mamy osłonę śmigła, samo śmigło, statecznik. Powiem Wam, że naprawdę ten model robi wrażenie. Z drugiej strony elementy kadłuba. I zajrzymy sobie do Tu Do środku nie ma specjalnych jakichś cudawianków. E, tak wygląda się wne, tak wygląda wnętrze e, hurricane bez żadnej kratki, klatki, pilota, e, tego i tak holender nie widać, żeby żebyśmy, możemy sobie dorobić taką klatkę. Ale powiem wam, że zawsze mnie denerwuje ta rzecz, że e, zrobimy bardzo fajne rzeczy wewnątrz. A tego zachińskiego boga nie widać. Robimy to wtedy tylko i wyłącznie dla siebie. Widz? Ktoś, kto będzie oglądał ten model, będzie miał duży problem. Przepraszam. A tutaj dolna powierzchnia skrzydła, tak prezentuje się, i detal. Oczywiście wszystkie linie podziału są wklęsłe, więc w tych nowoczesnych, teraz produkowanych samolotach nie spotkałem się, żeby były linie wypukłe no chyba, że muszą być wypukłe i tu takie element właśnie są wypukłe dwie cztery w sumie linie tak? podziału koła mają bieżnik, powiem wam, że naprawdę prezentują się te koła bardzo ładnie te modele w ogóle z Wezdowskiej ja jestem naprawdę zachwycony tymi modelami, bo one są bardzo dobrze zdetalowane są bardzo precyzyjnie wykonane, a jednocześnie te modele nie sprawiają problemu sklejającej osobie. Więc jak ktoś nie jest zaawansowanym modelarzem, to po prostu nie ma możliwości, żeby sknocił ten model. Znaczy jest zawsze możliwość. A tutaj mamy, proszę bardzo, na skrzydłach od razu działka. Tak prezentują się działka i powiem Wam, że one są naprawdę nieźle, jak na tą skalę i odla odlane razem ze skrzydłem działka. Robią one wrażenie. Mają jedynie takie delikatne linie od formy po bokach, ale to jest kwestia po prostu delikatnego opiłowania. Tu są anteny, Gdzie to an a nie, to są działka dalej. Patrzę, czy jest jakaś antena. No, gdzieś musi być i najprawdopodobniej gdzieś się schowała. A tu mamy, proszę bardzo, deskę rozdzieczą, której też tak samo są kalkomanie do tego. Tutaj mamy po prostu, to jest osłona pilota, która zaple to, co się za plecami znajduje. Tu mamy golenie, proszę bardzo, jedna osłona, druga osłona i zobaczmy, tu mamy fotel, część kabiny i powiem Wam, że ta kabina jest naprawdę, jak na prosty model, bardzo ładnie wykonana. Osoby, które początkują, mogą oczywiście sporą część elementów pomalować. No nie, nie malowałbym skrzydeł tak, na, ram, na ramce, ale już część możecie sobie malować na ramce, żeby nie mieć problemu. Powiedzmy, no, najpierw pomalować, dopiero później sobie wkleić. I tu jest element podwozia, tak samo. Tak prezentuje się deska rozdzielcza. No, jest uproszczone, tak? No, bo to jest też model taki dla modelarzy początkujących, średnio zaawansowanych, ale myślę, że będzie prezentował się w Waszej kolekcji naprawdę zacnie. I zobaczcie, to jest to wszystko, a ja teraz Wam zrobię niespodziankę, ponieważ. Obok mnie leży Hawker Hurricane Mark II C, posłuchajcie, starożytne czasy, ten model jest akurat już przepakowywany z Revera i produkowany w Rewelu po sprzedaży Matchboxa. Ale jest to oryginalny model Matchboxa, jeżeli chodzi o wypraski i te modele sklejaliśmy z uporem maniaka. Z racji braku dostępu do, powiedzmy, bo byliśmy mali, nie? mieliśmy 7-8 lat, z braku możliwości w latach starożytnych, Stary, w starych czasach mieliśmy problem ze znalezieniem jakichś informacji takich konkretnych i często te nawet e, e, Hawker Hurricane'y były naszymi Hawker Hurricane'ami z bitwy o Anglię. One nie brały udziału w bitwie o Anglię, te właśnie z działkami. I tu mamy fajnie właśnie opisane, że mamy tu 1941 rok, tu mamy RAF tak samo 1945 rok. Tak prezentuję się, posłuchajcie, te ilustracje są z pudełek oryginalnych, to no niestety trochę schrzanił, wiecie co, ja go po latach otwieram to pudełko pierwszy raz, tu nie wiem co to jest. A, posłuchajcie, tu ktoś zawinął w oryginalną gazetę z którego roku, polską gazetę. Jest reklama zakładu obówniczego obuwniczego w Prudniku. Posłuchajcie przybatorego. Co? Konstruktorów, modelarzy, wzorującej obuwniczą Rany Boskie. Zobaczcie pożółkły papier. W to została schowana owiewka. Owiewka właśnie. Owiewka nie ucieknie, rób mi tego. Zwróćcie uwagę, jak są te stare owiewki robione. I tu mam najprawdopodobniej no to było tak przymocowane. I powiem Wam, że tutaj mam coś, jest jakiś element, ale nie wiem co to jest. A teraz uwaga, prehistoria. Posłuchajcie, starożytne naprawdę czasy. I zacznę od tej ramki. I tu jest, są linie podziałów klęsłe. To są już modele z produkcji takiej, że zaczęto produkować podziały, linie podziałów klęsłych. I zwróćcie uwagę na detal. Teraz w modelach jest rewelacyjny detal, a my byliśmy dosłownie, jak skleiliśmy taki model, byliśmy osikań. Zobaczcie ile brakuje detalu na tych starych modelach. Zwróćcie uwagę, one te elementy są dość toporne, grube plastiki, to są osłony do kół. E, tu mamy e, spód e, skrzydła, e, stateczniki. E, to nie wiem, co to jest, powiem Wam. E, produkcja proszę bardzo, e, angielska. Tak prezentują się te elementy od drugiej strony. I fajnie powiem Wam, zawsze się śmiałem. Miałem. Ubaw, jak się kupowało niektóre modele, właśnie matchboxa, one były w dwóch kolorach. I czasami się zdawało, że był szary, i uwaga, drugi kolor, na przykład taki błękitny majtkowy, albo różowy majtkowy, albo taki mocny kolor czerwony. Tak prezentuje się kadłub i uwaga, jest pilocik. Zawsze w matchboxach były, przynajmniej z tego co ja pamiętam, były pilociki. Tu mamy działka. Powiem Wam, że też są kiepsko, one nie prezentują się i wygląda na to, że to są dwa rodzaje działek. No, fotel wygląda, jak wygląda. Tu mamy wlot powietrza, tu drugi element kółko to jest mocowanie, mocowanie do śmigła. Śmigło mamy takie jednoczęściowe, posłuchajcie, osłona oczywiście osłona śmigła. Tak samo mamy tutaj PK2 y, Made in England. No powiem Wam, to jest wspomnień czar. I zerknę sobie na. Czy jest instrukcja od tego? No chyba jest, gdzieś jest. Posłuchajcie. Tak wy, wyglądały instrukcje kiedyś. I tu znajdziemy oczywiście hambrola. Tak, tu jest wszystko. Y, mamy farby tylko i wyłącznie hambrola. I zobaczcie, tu mamy tego typu kalkomanie. No, żyją jeszcze. Nie wiem, czy będę sprawdzał te kalkomanie. Proszę bardzo, to jest o Hawker Hurricane'a z Matchboxa. I po, zwróćcie uwagę, że tu jest napis nawet Hawker Hurricane, znaczy Hurricane 2C można było sobie dokupić podstawki, które, na których sobie na przykład stawialiśmy, że w locie startujące, a teraz patrzcie jak kiedyś wyglądały instrukcje. Modele były bardzo proste, bardzo prosto opisane. I tutaj bardzo proszę mamy, aha, czyli działka. Posłuchajcie, właśnie powinienem to załapać. Jedno jest krótsze ze względu na to, że skrzydło jest pod skosem. I tu mamy te dwa działka. I tak samo mamy opcję, y, wersje y, z, z otwartym podwoziem, jak i również z zamkniętym, czyli w locie. A tu mamy, posłuchajcie, y, cały spis y, modeli. Ten był 11 i faktycznie PK to jest numer katalogowy. I tu jest, proszę bardzo, y, spis. Y, tu mamy na przykład Purple Rage, serię Orange Rage 72. Posłuchajcie. Purpurowa była 76, ale uwaga, to są czołgi: Sherman Firefly, Comet, Pantera, Panzer III, Humber, Puma, Wespę, Half-Track, Chaffee i Jagdpantera. Pantera. A tu mieliśmy same i wyłącznie, posłuchajcie, samoloty. A jeżeli chodzi o tą drugą, tak, to jest tak samo: posłuchajcie, samoloty. Zaczyna się od Corsera. Następnie jest Bug Jaguar, B fighter SB2C Helldiver, Vars Oran. To jest normalnie, miałem sporo tych modeli, mama straszne pieniądze płaciła za te modele w latach 70. Nie były one z tego co pamiętam, chyba dostępne jeszcze tak. W dużym wyborze w ogóle nie było modeli, powiem Wam dostępnych tak jak teraz. Więc zaprezentowałem Wam też model retro, ale na tym koniec jeżeli chodzi o unboxing Hawker Hurricane Mark II C od firmy Zvezda. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, pozdrawiam, cześć.